Korzyści wynikające z budowy obwodnic, ale i ramy czasowe tych inwestycji. O tym będzie rozmowa dnia. Małgorzata Dziś-Kupińska. witam Państwa. A moim Państwa gościem jest Rafał Pydych, dyrektor Polskiego oddziału generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, zazwyczaj jest tak, gdy społeczność dowiaduje się, że obok nich ma powstać y, obwodnica, to jest moment zastanowienia się, czy to miejsce będzie dobre, a potem kiedy ono powstanie, co będzie z tymi naszymi terenami. I, i zazwyczaj jest też taka lekka czasem panika, zastanawianie się i oczekiwanie. Ile trwa tak naprawdę przygotowanie do budowy obwodnicy? No, dobre przygotowanie trwa około 4-5 lat. Natomiast cały proces inwestycyjny to jest około 6-7 lat. Tutaj bardzo istotnym elementem jest dobre rozpoznanie terenowe, sytuacyjne no i znalezienie takiego rozwiązania, takiego korytarza, który będzie korytarzem optymalnym, który po prostu nas już na etapie wydawania tej ostatecznej decyzji z REIT czyli o zespoleniu na realizację inwestycji drogowej, nas nie zaskoczy. Kiedy będziemy mieć przebadane Zarówno nieruchomości, będziemy mieli przebadane grunty, będziemy mieć też inwentaryzację przyrodniczą, która nam wykaże, że w danym korytarzu mogą nas spotkać różnego rodzaju właśnie, czy to gatunki występujące, gatunki chronione roślin, czy zwierząt. Stąd bardzo niezwykle istotne jest właśnie to przygotowanie, dobre rozpoznanie obszarów, w którym ta inwestycja będzie realizowana. Tak, bo zazwyczaj nowa inwestycja, nowa obwodnica to jest coś, czego miasta bardzo potrzebują, one wyprowadzają ten ruch tranzy tranzytowy z centrum. Ale niezwykle są też ważne, na przykład, konsultacje społeczne, bo tego mieszkańcy oczekują. Oczywiście, dlatego też tutaj oprócz tych zagwarantowanych prawnie konsultacji społecznych, które są przewidziane w przepisach, czyli tutaj na etapie decyzji środowiskowej oraz na etapie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzimy także spotkania informacyjne, właśnie przed wydaniem decyzji środowiskowej, żeby tutaj już mieszkańców zapoznać z efektami. Prac studialnych tego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z wynikami wielokryterialnej analizy porównawczej, w wyniku której właśnie jest wybierany ten wariant najbardziej optymalny. I drugie takie spotkanie informacyjne odbywa się przed wydaniem czy złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji z RIT. Na tym etapie pokazujemy mieszkańcom już te rozwiązania docelowe, zajętość terenu, możliwość później skomunikowania ich nieruchomości z nową inwestycją. No, i też przedstawiamy w tym spotkaniu informacje dotyczące sposobu przejmowania tych nieruchomości, w jaki sposób to się odbywa, kiedy będą wypłacane odszkodowania za te nieruchomości, w jakiej formie będą wypłacane itd. Tak, mieliśmy przykłady chociażby niedawno obwodnicy Zawady, jak to wyglądało. Właśnie te spotkanie. Tu mieliśmy właśnie spotkanie informacyjne na etapie studium korytarzowego, gdzie przedstawiliśmy osiem korytarzy i w wyniku właśnie wielokryterialnej analizy, porównawczej na tym etapie studium korytarzowego wybraliśmy trzy korytarze, które będą dalej analizowane już w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym. Właśnie tutaj te prace studialne jest to takie przejście od ogółu do szczegółu, czyli w pierwszej kolejności pozyskujemy takie dane, które są ogólne, które są ogólnie dostępne, którymi każdy dysponuje, to organ administracji, czy to samorządowej, rządowej, i na podstawie tych informacji już możemy powiedzieć, jakie niespodzianki na danym korytarzu mogą nas spotkać. Następnie w, po dla tych korytarzy też jest właśnie przeprowadzana inwentaryzacja przyrodnicza i te wszystkie elementy mają wpływ później na wynik wielokryterialnej analizy porównawczej. Natomiast po wyborze już wariantu, czyli po uzyskaniu decyzji środowiskowej, idziemy z tymi analizami dalej. Tu już wchodzimy w kwestie związane choćby nawet z geologią. No i to są kolejne prace, które już wiążą się z większymi nakładami. Dlatego też, żeby uniknąć na tych wstępnych etapach tych wysokich nakładów, które mogłyby być zaprzepaszczone, ten proces tak długo trwa. Tak, żebyśmy mogli najpierw znaleźć możliwe korytarze, usankcjonować ten korytarz, później dlatego korytarza przeprowadzić geologię, pozyskać mapy do celów projektowych, no i później dalsze prace związane już z pracami projektowymi, czyli zaprojektowanie tego. No tutaj też ten. Y Wyko opracowanie tego projektu, uzyskanie decyzji y, z RID no, też jest kosztowne. Tak, tak żeby to nie robić dla wariantu, którego, który by się wydawał może inwestorowi albo komuś y, naj najbardziej wariantem takim y, najkorzystniejszym czy optymalnym, a nagle by się okazało, że y, no, dla tego wariantu, dla tego rozwiązania nie można uzyskać decyzji środowiskowej, bo mamy na przykład kolizję z jakimiś cennymi przyrodniczo terenami. Tak wspomniał Pan o tym, że to jest 7-8 lat nawet oczekiwania na obwodnicę, co się jeszcze składa na, na to, że ten czas jest tak długi. No, to przede wszystkim te prace studialne, bo te prace te studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe to jest okres około 3 lat. Tu potrzebujemy ten czas na właśnie pozyskanie tych wszystkich informacji zarówno z organów jednostek samorządu terytorialnego, czy też jednostek administracji rządowej. Te dane trzeba przeanalizować, zaprojektować te korytarze, tak żeby technicznie ono były możliwe do wykonania. No, inwentaryzacja przyrodnicza, która trwa co najmniej 12 miesięcy. No i później szereg analiz, oprócz tych analiz standardowych, jak analiza i prognoza ruchu, także no, analiza efektywności ekonomicznej, bo też dla każdego z tych zadań czy dla każdego z tych korytarzy musimy policzyć tą efektywność ekonomiczną. No później proces uzyskiwania decyzji środowiskowej. No to też trwa. W tym etapie są te konsultacje społeczne. Więc tutaj organ, który proceduje to postępowanie środowiskowe, musi też zapoznać się z raportem oddziaływania na środowisko, jaki jest dla takiego typu inwestycji opracowywany. Musi zweryfikować, czy przyjęte przez projektanta rozwiązania kompensują te negatywne oddziaływania na środowisko. Następnie te rozwiązania dla tego wariantu rekomendowanego trzeba uszczegółowić, opracować właśnie geologię, przygotować mapy. Przygotować projekty podziałów, następnie opracować dokumentację już projektową do decyzji z REIT. No tutaj zazwyczaj projektanci mają na to 10 miesięcy. Kolejne 7 miesięcy to jest okres niezbędny do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Także tutaj. Każdy z tych etapów wymaga poświęcenia odpowiedniej ilości czasu, żeby te rozwiązania były zaprojektowane prawidłowo, zgodnie z przepisami no i wymaganiami no i oczekiwaniami wszystkich nas, jako też mieszkańców. Tak, i potem w teren wjeżdża ciężki sprzęt, i pewnie też Pan spotkał się z takimi uwagami, ale przecież tam się nic nie dzieje. Zazwyczaj są takie uwagi, dlatego że kierowcy widzą tylko te punkty styku najczęściej początek, koniec obwodnicy lub też miejsca przecięcia się nowej obwodnicy z istniejącym śladem. Natomiast to, że akurat w obrębie tych miejsc włączonych nic się nie dzieje, to nie znaczy, że na całej budowie nic się nie dzieje. Prace tu są, postępują, mobilizacja wykonawcy jest bardzo duża, co zresztą pokazujemy w ramach tutaj. Z spotkań z mediami, gdzie prezentujemy postęp prac, aktualne zaawansowanie. Takie wizyty studyjne odbywają się dwukrotnie w roku na każdej z tych inwestycji realizowanych ze środków unijnych. Zresztą czas, który wykonawca ma na, na wykonanie już samych robót, to jest zazwyczaj około 24, 24 miesięcy, oczywiście z wyłączeniem okresów zimowych. Niejednokrotnie zakres jest tak duży, natomiast dzieje się to w dziewiczym terenie i tutaj kierowcy najczęściej tego nie zauważają. Tutaj też warto wspomnieć, że. Takimi kluczowymi elementami są obiekty inżynierskie. One wymagają tutaj odpowiedniego reżimu technologicznego. Po wykonaniu na przykład betonowania nie można prowadzić przez 28 dni żadnych prac, ponieważ jest to taki minimalny okres wiązania betonu, w którym gwarantuje, mamy gwarancję, że beton uzyskał przynajmniej te 80-90% swojej wytrzymałości docelowej. Stąd no... Można no powiedzieć, tak. wydaje się, że się nic nie dzieje, ale myślę, że oddawane obwodnice do ruchu pokazują, że jednak ten czas, który był poświęcony na realizację, nie był zmarnowany. Tak, myślę, że my kierowcy często też nie widzimy tego, co jest oczywiste przy takiej obwodnicy, gdzieś przecież są jest ta cała infrastruktura techniczna i musi być ta sieć, czy telekomunikacyjna, czy wodna, czy urządzenia melioracyjne. Zapominamy o tym, że przecież ta obwodnica to nie jest tylko ta droga, którą my się poruszamy. Dokładnie. Jest szereg robót właśnie towarzyszących, jak usunięcie kolizji, bo niejednokrotnie musimy przełożyć istniejące sieci wodociągową, kanalizacyjną czy też e, energetyczną. E, to wszystko wymaga czasu. Natomiast ja zachęcam e, wszystkich e, słuchaczy, telewizorów do odwiedzania naszych stron internetowych. Każda, e, każde zadanie ma dedykowaną stronę internetową, na której. Są zamieszczane aktualne zdjęcia, filmy z nalotu dronem. Także można sobie porównać te zdjęcia z tych samych lokalizacji, miesiąc do miesiąca, rok do roku i widać ten postęp po tych zdjęciach. To można powiedzieć, jest taka wizyta na budowie online. Tak. Pan dyrektor wspomniał o tym, że zapraszacie też media na te wizyty studyjne. Zatem ja zachęcę naszych widzów do oglądania Kuriera polskiego. My zawsze jesteśmy na tych wizytach i pokazujemy te etapy. Pokazywaliśmy, jak wyglądają prace przy budowie czy obwodnicy Praczki, czy obwodnicy Olesna. No i właśnie, bo przecież w tym roku będą obwodnice oddawane. Tak, w tym roku planujemy oddać dwie obwodnice. W pierwszej kolejności będzie oddana obwodnica Praszki, następnie latem będzie udostępniona użytkownikom obwodnica Olesna, 25 km drogi ekspresowej z jednym węzłem, węzłem Olesno. I to jest tak, mieścimy się w tym czasie, który był zakładany? Tak. Czyli już niebawem, tak jak Pan wspomniał, obwodnica Olesna, obwodnica Olesna, trzeci kwartał, dobrze mówić? Można powiedzieć, że latem obwodnica Olesna, a wiosną obwodnica Praszki. Jeszcze zaprosicie Państwa dziennikarzy, żebyśmy pokazali, jak wygląda ta końcówka prac? Czy już będziemy otwierać jeśli i przecinać? O, jeśli chodzi o obwodnicę Praszki, to tu już zapraszamy na otwarcie i oddanie do ruchu. Natomiast jeśli chodzi o obwodnicę Olesna, tutaj planujemy jeszcze przed oddaniem do ruchu ćwiczenia służb, na które też już dzisiaj z tego miejsca zapraszam. Tak, to my na pewno będziemy tam jeszcze. No i wspomniana praca przy wspomnianej obwodnicy zawadzki, Z... przepraszam, torawy. Zawady. Zawady. Natomiast jeszcze oprócz tych obwodnicowych zadań, to, co warto się też zmieni. wspomnieć, mamy szereg innych inwestycji, w jakim są rozbudowy istniejących dróg. Już w zasadzie jesteśmy na finiszu rozbudowy drogi 45 między obwodnicą Praszki, a granicą województwa opolskiego i łódzkiego. Rozpoczęliśmy niedawno pracę na odcinku drogi 46 między Nysą a Pokosławicami. Tam rozbudowy Drogę do dwóch jezdni na ponad 6 km drogi. Myślę, że jeszcze przed wakacjami powinniśmy oddać obwodnicę kamienicy do ruchu. Także oprócz tych inwestycji, które się dzieją, niebawem rozpoczną się też prace przy rozbudowie drogi nr 40 w Głuchołazach. No i szereg inwestycji, innych inwestycji, więc. my będziemy je zawsze pokazywać. W kurierze polskim ja państwa zachęcam, a przypomnę, że moim i państwa gościem był Rafał Pydych, dyrektor Polskiego Działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.